Witam serdecznie, z tej strony Piotr Dziker, Chrząstek, aktywna Częstochowa. Wracamy do upragnionych przez Was rymów częstochowskich, czyli inaczej mówiąc gwary częstochowskiej. Częstochowianie znają te wyrazy, przynajmniej tak sądzę. Co to jest bimbajka? Tramwaj. Pięknie. Drugie pytanie, bardzo proste. Na skuśkę. Na skróty. Pięknie. Trzecie, guguła. No guguła to jest niedojrzały owoc. No i pięknie, nie trzeba było się tak zastanawiać nawet. I ostatnie pytanie, będzie cztery. Czuję, że będzie cztery. Co to znaczy chyrlać? Chyrlać? Chyrlać. Chyrlać. No tak kaszleć jakby tak. Nie no jak, no kaszleć, pięknie. Proszę Państwa, takie są zawsze gwarowe rzeczy, jak na przykład bimbaj. Co to znaczy bimbaj, bimbajka po częstochowsku? Chyba imprezka. No nie wiem. Nie? Tak mi się wydaje. Coś, co jeździ po szynach w Częstochowie. A, no to tramwaj. Proste. Rodowity częstochowianin z kolegami spoza miasta. Było bimbaj, oczywiście tramwaj. Drugie, co to znaczy iść na skuśkę? Iść, no na skróty, tak? Przez pole na przykład. Dokładnie, na skróty to na skuśkę. 2-0 na razie oczywiście dla Pana. Pytanie numer 3. Guguła. To są takie te owoce, kukuły, coś takiego chyba, tak? Nie. Nie. To są owoce, ale guguły, czyli owoce jakie? Nie wiem, podaj się. Niedojrzałe. Chyrlać. Kasłać. Kasłać. No dobrze, tutaj 3 na 3. I ostatnie, iść na skuśkę. Na skróty. Na skróty. Proste. Iść na skuśkę. Na skróty jakoś tam. Na skróty po prostu. Co to znaczy chyrlać? No kaszleć. Każdy to wie. I już teraz w całej Polsce. Starsi, moja mama czy tata to tak, o jak ty chyrlasz, no nie? Ale teraz już się nie używa takich słów. I dlatego apelujemy do młodzieży, żeby się uczyła naszych starych słów. I iść na skuśkę. Na skróty. Na skróty, to też się wziął z Częstochowy. No to pan sobie też poradził. 2 na 4 z Krakowa. Iść na skuśkę. Na skos. Tak, na skrót, na skos. Na skrót. No ale tak, skośka to skos, skrót oczywiście. Trzecie, guguła. Guguła. Niedojrzały owoc. Świetnie. I ostatnie, chyrlać. Kaszleć. No i pięknie. Bimbaj? Bimbaj? Nie? O, będzie uciekał, będzie uciekał. Jeszcze nie jeździł bimbajkiem. Marcelku, zobacz, mama tu jest. Zobacz, gdzie jest mama? Mama odpowie nam na pytanie. Słuchajcie, Marcel zawodowiec, naprawdę. Widziałem, jak świetnie sobie radzi. To będzie przyszły Kubica. A teraz pytanie do dziewczyn. Co to jest bimbaj? Bo Marcel jeszcze nie wie. Tramwaj. Dobrze. To pytanie tutaj do koleżanki. Co to jest iść na skuśkę? Na skróty. Na skrót, bardzo dobrze. Co to jest bimbajka? Bimbajka? No to u nas tak potocznie nazywany jest tramwaj. 1-0 dla pana. Co to jest iść na skuśkę? Na skuśkę to znaczy tak iść na skróty. Pięknie. Trzeci wyraz, co to jest guguła? Guguła to jest taka niedojrzała śliwka. No, zazwyczaj się przyjmie, że śliwka. A no, może być też ewentualnie jakieś tam, ogólnie owoc taki niedojrzały. Idealnie. Niedojrzały owoc, guguła. I ostatnie, wydaje mi się, że pani też będzie wiedziała, chyrlać. Chyrlać to jest kaszleć. I też wzięło się to z Częstochowy. Tak, 4 na 4. Tak. Dziękuję. Co to znaczy bimbaj, bimbajka? Lekceważyć, tak sobie. Tak, to bimbać. A bimbaj jest taki pojazd. Po Częstochowie jeździ. I tak bardzo dużo ludzi mówi na tramwaj po prostu. Dziękuję. Dobrze, guguła. No, jabłko zielone, małe jeszcze, niedojrzałe. Niedojrzały owoc, bardzo ładnie. I ostatnie pytanie, co to znaczy chyrlać? No, to znaczy. Nie musi pan odpowiadać.